Witam was wszystkich na kanale HardPC, gdzie dzisiaj pokażemy wam organizer na kable od firmy Mozos. Zapraszam do oglądania. Zapewne na początku ktoś zapyta, po jaką cholerę robić plastikowemu pudełkowi na kable oddzielny odcinek? Otóż powód jest prosty: każdy powinien o nim usłyszeć, ponieważ on naprawdę sprawia, że nasze stanowisko wygląda o wiele ładniej. W tle aktualnie widzicie jak to wyglądało u mnie. Komputer pod biurkiem, a od niego odchodzące kable od peryferii, monitorów, głośników, rozdzielaczy USB, ładowarek telefonów, drukarki itd. Wszystko to w jednym miejscu wygląda wręcz tragicznie i aż nie chce się na to patrzeć, gdy zagląda się pod biurko. Dlatego też postanowiłem coś z tym zrobić i sprawiłem sobie właśnie jeden z organizerów Mozosa Cable Box One Large. Posiada on wymiary 40x13,5x15,5 cm i jest zrobiony z trudnopalnego ABS-u. W praktyce udało mi się do niego upchać dwie naprawdę duże listwy i choć pokrywka minimalnie się nie domyka, to i tak wygląda to ostatecznie o wiele lepiej niż przed organizacją kabli. Do tego jeszcze wszystkie kable spiąłem za sobą rzepami i efekt końcowy jest następujący. Osobiście bardziej polecam rzepy od trytytek. W moim przypadku często mam na testach różne monitory czy inne peryferia i zaciąganie ich trytytkami wiąże się później tylko z frustracją w bardzo delikatnym rozcinaniu, żeby czasem nie pociąć kabli. Ale oczywiście taki organizer nie ma tylko w zastosowaniu ukrywać sterty kabli. Chroni je także przed kurzem i wilgocią i izoluje je przed dziećmi czy zwierzętami, a gumowe nóżki na spodzie zapobiegają jemu przesuwaniu, dlatego też jeżeli chciałbyś zabezpieczyć swoje kable przed niechcianymi osobnikami, bądź po prostu poprawić estetykę pomieszczenia, to ten pojemnik jest dla Ciebie stworzony. I to tyle, jeżeli chodzi o ten pojemnik na kable. Jeżeli Wam się spodobał, bądź też nie, jeżeli chcecie go zakupić, bo powinniście, to zapraszam Was do linku do sklepu, który znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych prezentacji, produktów, a także recenzji. Trzymajcie się i na razie!